Cześć widzowie, dzisiaj wam zrobię tutorial jak mieć takie super ładne tapety i to animowane, jak te. Teraz wam właśnie wyrzucę moją stronkę. Ok. I tego, wpisujecie sobie to co tutaj macie, Lively Wallpaper. No i tego, wchodzicie na taką stronę. O matko. Klikacie tutaj download. Klikacie installer i tu wam się pobierze. Ja to wywaliłem, ale pobierze wam się taka taki wyrzućcie sobie to na pulpit i będziecie mieli takie biała tapeta wam się pojawi i się zmieni z powrotem na tą co mieliście. A tutaj wam się zrobi takie, to będzie ta ikonka, tylko będzie tutaj pisało setup. To naciskacie wtedy i pojawia wam się setup. No i wtedy, jak pojawi wam się taki ten, no to wtedy możecie sobie tam dać instaluj, ok, tam trzeba się pozgadzać na takie rzeczy, które wam tam powyskakują. To wam się pobierze, będą wam wyskakiwać takie punkty, takie, czy chcesz pobrać tam Microsoft coś tam, Windows coś tam, to tak, to jest właśnie po to, żeby to tak jakby robiło te takie animacje, co nie? No. I jak to pobierzecie, to będziecie musieli uruchomić ponownie komputer, ja już jestem po uruchomieniu i pojawi wam się taka aplikacja. Wchodzicie sobie w nią. Żeby mieć takie, co ja mam, to wybieracie to pierwsze Fields. Ale tu macie oczywiście dużo innych. Wchodzicie sobie... No. Na razie nie jest dużo, bo to jest nowe. Więc macie to, to, to. Tu jest coś takiego jak dodać. Tu możesz dodać tapetę, ale to takie trochę, wiecie. Jest nawet... w stronę z powyższego adresu jako tapety. No. I macie różne tapety. Ja na przykład tak specjalnie dla filmu na przykład ustawię Protein Clothes. I macie takie animowane coś takiego, co nie? Albo to, meduzę. Meduza jest taka, że... O, meduza jest ładna. Możecie, jak... Przecież myszką to ruszacie normalnie, ale możecie ją, jak przytrzymacie prawy, to możecie nią ruszać. No. Więc jest fajna taka meduza. Jeszcze macie na przykład takie coś. O. Normalnie grę macie na pupicie. Nie wiem, o co w tym chodzi. Titanium. To są chyba jakieś skróty czy coś. Skandanium, kalium. Hydrogen. A coś kojarzę. Helium, neon. Krypton. To są jakieś... takie... Czy to powinno być nazwa? Periodic table. Nie wiem, widzę. The Hill. O. O. Macie godzinę, dzień i datę. To jest, teraz jest 19, ale to jest 7, jako no wiecie. O, tu też macie takie fajne. Tylko to jest... Macie chyba ustawienia, dostosuj, no. Ale to sobie ustawię. To jest najlepsze według mnie, ja wam to najbardziej polecam. Jeszcze Matrix, co wam pokażę. Zobaczcie, zostaliście sakowani właśnie. Ustawić takie coś komuś na komputer? Mega. By było... Dobra. Dostosuj. O, to mogę sobie, muszę sobie dostosować na przykład. BG kolor mogę zrobić na przykład na... na czerwony.
O, wiecie, zatwierdź. Ale to tak słabiej wygląda, to nie. Wiecie, sobie dostanę. No nie, to nie musicie tego robić, ja wam polecam. Czarny kolorek. Wtedy to najładniejsze jest. No i co tu mamy jeszcze w tym dostosowywaniu? Colorful quality. Ja mam największą quality. No, no to chyba na tyle, widzowie. Polecam. Co to jest? O, tak, że bardziej rozjaśnia, to ja sobie to w sumie dam na maksa. O, zatwierdź. O, no i mam fajne. Widzicie? Zobaczcie, puszczę tu i odbiję to. Ja to kocham już. Zobaczcie, puszczam, odbijam. Tak wlatujesz, zobaczcie sobie, puszczasz, no puszczasz, no puszczasz sobie na przykład takie coś i tu wlatujesz. Nie no, fajne, ja się tym będę bawił. Dobra, to tyle w tym tutorialu. Więc was żegnam, czekaj, spróbuję narysować szybko, pa. Nie wyszło mi, ale szybko narysuję lajka. Czekajcie, jak był lajk. Takie coś. Dobra, widzę. Tara.